Druga połowa marca to czas, kiedy możemy wysiewać kwiaty jednoroczne bezpośrednio na rabaty. Jakie to kwiaty? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Ozdobny. Zapraszam! Kwiaty jednoroczne wracają do łask w naszych ogrodach. Są to rośliny niezwykle łatwe w uprawie, zwłaszcza jeżeli nie musimy przygotowywać wcześniejszej rozsady, lecz możemy ich nasiona umieścić od razu na rabacie, gdzie mają potem rosnąć. A do gatunków, po które możemy sięgnąć w pierwszej kolejności, można zaliczyć m.in. groszek pachnący, smagliczkę nadmorską, ostróżkę, habry, nagietki, maczka kalifornijskiego, gipsówkę letnią, czarnuszkę, wilce, rozetę wonną czy niektóre odmiany słoneczników. W marcu bywa jeszcze chłodno, ale te rośliny wytrzymają niewielkie przymrozki, nawet po wykiełkowaniu. Znacznie więcej roślin jednorocznych wysiewa się na rozsady lub do gruntu w kwietniu i maju. Do ich tematu jeszcze wrócimy na kanale Ogród na co dzień. Tymczasem pora skupić się nieco na wcześniejszych, czyli marcowych, kwiatowych wysiewach na rabatach i w zewnętrznych donicach. Z wysiewem wybranych gatunków kwiatów należy poczekać, aż ziemia zupełnie rozmarznie, trochę się ogrzeje po zimie i obeschnie. W cieplejszych rejonach naszego kraju jest to zazwyczaj połowa marca, a w zimniejszych koniec miesiąca. Zanim zaczniemy wysiewać nasze rośliny ozdobne, warto zadbać o to, aby gleba na rabacie była dokładnie odchwaszczona. Większość jednorocznych roślin kwitnących dobrze rośnie w próchnicznej, przepuszczalnej i średnio wilgotnej glebie, ale generalnie nie są to rośliny pod tym względem wymagające. Ich nasiona możemy wysiewać w rzędach, rzutowo lub w grupach. Warto sobie wyznaczyć miejsca i wyższe kwiaty wysiewać z tyłu rabaty, a niższe z przodu. Kwiaty letnie mogą być też wypełnieniem rabat, na których rosną rośliny cebulowe lub byliny. Z czasem zamaskują usychające i żółknące liście np. tulipanów, narcyzów czy krokusów, które powinny samoistnie obumrzeć, żeby odżywić pozostawione w ziemi cebule, które zakwitną w kolejnym roku. Gdy siewki świeżo wysianych roślin osiągną mniej więcej 2 cm wysokości i będą rosły zbyt gęsto, możemy przeprowadzić przerywkę, pozostawiając te najsilniejsze lub przesadzając część w inne miejsce, ale generalnie nie jest to zabieg konieczny. Rośliny te same zrobią sobie selekcję i silniejsze okazy zagłuszą słabsze. Wysiewając rzutowo kwitnące rośliny jednoroczne, możemy stworzyć sobie piękną, kwietną łąkę ulubionych gatunków. Jeżeli wolimy uporządkowane rabaty, w których rośliny rosną pogrupowane według gatunków, możemy wspomóc się wysiewem w pierwszej kolejności do donic. Ta metoda sprawdzi się także wtedy, gdy na początku wiosny nie mamy jeszcze miejsca na rabacie, ale zwolni się ona nieco później, na przykład po wykopaniu roślin cebulowych, które już przekwitły i które usuwamy z rabaty. Wtedy w ich miejsce będziemy mogli posadzić sadzonki roślin wysianych w marcu. Zresztą wiele z tych gatunków nadaje się także do uprawy w donicach i w tych donicach mogą rosnąć i kwitnąć latem. Możemy je ustawić na tarasie lub w wybranych miejscach w ogrodzie, jeżeli nie mamy dla nich miejsca na rabacie, a chcemy uprawiać groszek pachnący, gipsówkę letnią czy niskie odmiany słoneczników. Takie donice doskonale sprawdzą się na przykład ustawione w warzywniku, gdzie będą wabikiem przyciągającym pszczoły i inne pożyteczne owady zapylające. W donicach możemy wysiewać na przykład groszek pachnący, jego karłowe odmiany. Są bowiem odmiany tej rośliny, które dorastają do 2-2,5 metra i muszą być poprowadzone przy podporach, pergolach lub płotach. Ale są też takie, których pędy nie przekraczają długości 0,5 metra. Groszek pachnący, jak sama nazwa wskazuje, ma prześliczne, urokliwe i pachnące kwiaty, które możemy też ścinać do letnich bukietów. Pojawiło się wiele nowych odmian tej rośliny, między innymi o kwiatach w kolorze różowym, niebieskim, czerwonym, fioletowym, łososiowym, a także o kwiatach dwubarwnych. Jest z czego wybierać. Na uwagę zasługuje także nagietek. To zarówno kwiat, jak i zioło. Jest to kwiat jadalny, a także ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Może zatem przydać się w domowym spa. Nagietki najczęściej mają kolor żółty i pomarańczowy, ale można też spotkać odmiany kremowe. Ich kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne. Odmiany pełne zakwitają nieco później. W warzywnikach pełnią one rolę rośliny wabiącej mszyce. Szkodniki te w pierwszej kolejności zawsze będą atakować nagietki, omijając w ten sposób nasze uprawy warzywne.
Chabry, czarnuszki, smagliczki czy ostróżki, a także inne kwiaty jednoroczne nadadzą naszej rabacie, tarasowi lub balkonowi wesołego, lekkiego, a nawet wiejskiego charakteru. Ponadto warto pamiętać, że są to najczęściej rośliny miododajne, tym samym idealne dla pszczół, trzmieli i motyli. Życzę pięknie ukwieconych ogrodów i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Ozdobny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.